Państwa pozwolę jedną doskonałość tego miejsca. Serdecznie powitam wszystkich tutaj obecnych. Bardzo mi miło powitać Państwa, w szczególności Panią poseł Bernadettę Krynicką. Witamy Pana Marszałka Zagrańskiego, Pana Serdecznika, wicestarosta Powiatu Zamborskiego, Pana Stanisława Rykaczewskiego, przydatkiem samorządowców w osobach Pana Burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego, Pana Wójta gminy Zambór Jarosława Kosa i reprezentującego gminę Rudki Pana Andrzeja Krajskiego. Też witamy. Witam również Pana doktora Dąbrowskiego, lekarza powiatowego. Witam serdecznie. Witam również przedstawicieli ISP rolniczych w osobach Pana Leszczyńskiego, serdecznie Panią Prezesa Izby Podlaskiej, Panią Lolę Kobiergat, Prezesa Powiatowej, Przewodniczący Powiatowej Izby Podlaskiej Izby Rolniczej. Przepraszam za długa nazwa. Witam również Panią Edytę Ostrowską, przedstawiciela ARMIR. I z tego, co Pani Jola powiedziała, reprezentuje Pani również Ministerstwo Rolnictwa. Tak? Witam również delegatów z naszego rejonu, w osobach Pana Andrzeja Tuchra z gminy Szumowo i Pana Romualda Goska, delegata z naszego rejonu do województwa. Witam serdecznie. Nasze spotkanie, cel naszego spotkania jest Państwu znany, mianowicie budowa Targowicy. Ja tak Targowicy nie słowo nie używam słowa jako stróżnym, bo deklaracje były różne samorządów. Pamiętacie Państwo, spotkaliśmy się już dwukrotnie, temat tak naprawdę wywołany był przez Zarząd Powiatu, który apelował do działań w tym kierunku. My podjęliśmy ten temat, spotkaliśmy się dwukrotnie. Przypomnę, w okresie czasu wszyscy Państwo byli obecni na tym spotkaniu. Ja jako wójt Szumowo zadeklarowałem pomoc. Jest to bardzo ważna sprawa dla rolnictwa, bardzo ważna sprawa dla naszego rejonu. Ja zadeklarowałem, że w okresie czasu podejmiemy się tematu budowy targowiska, czyli targowiska polegającego na budowie czy zabezpieczeniu takiego obiektu, który spełniałby wszelkie wymogi związane z rozporządzeniem ministra rolnictwa, który określał, jakie tam powinny być warunki spełnione. Ta Targowica, która była w Zambrowie, ona nie spełniała, została zamknięta. I ja już wtedy podkreśliłem, że utrwale, powiem Pan Burmistrz, potwierdzi te moje słowa, że budowa Targowicy, jako Targowicy dla zwierząt, tylko i wyłącznie dla zwierząt żywych i w takiej formie i postaci, jaka funkcjonowała na terenie Zambrowa, jest nieopłacalną sprawą. Trzeba myśleć o czymś bardziej rozwojowym, bardziej praktycznym. Niemniej jednak nie wszystko musi się opłacać. Jesteśmy powołani po to, żeby naszemu społeczeństwu pomagać. Problem jest oczywiście w finansowaniu. Tak jak podkreślali wszyscy samorządowcy, ja również, że jeden samorząd nie jest w stanie takiej inwestycji udźwignąć. Znaczy, może byłby w stanie, gdyby nie miał innych podstawowych zadań. Ja tylko podkreślę, że ta inwestycja jest kilku milionów. Są możliwości pozyskania środków. To pewnie Pan Marszałek chwilę zajmie nam na ten temat. Dlatego też poprosiłem o zorganizowanie tego spotkania, gdyż od jesieni ubiegłego roku praktycznie nic się w tym temacie nie dzieje, a zbliża się temat naboru wniosków, w którym można uzyskać dofinansowanie. I nie ukrywam, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli od deklaracji do decyzji. Czy robimy wspólnie, co robimy, i po prostu zamknąć oko, otworzyć temat. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie chcielibyśmy się spotykać już kilka razy. Powinno być naprawdę dzisiaj taką poważną dyskusję, czy wchodzimy w ten temat, gdzie wchodzimy. Powiem, że mamy pisma za chwilę.
Także damy Państwa deklarację samorządów, tam pewnie gmina Rudki deklarowała 3 hektary ziemi. Wiem, że jakieś były podejmowane rozmowy na terenie gminy Zambrów. Ja nie ukrywam, że na terenie gminy Szumowo też działania z Radą Gminy żeśmy podejmowali. Mamy ujęte, żeby nie zamykać tematy, czy móc się ubiegać o środki zewnętrzne. Wpisaliśmy rozwoju gminy Szumowo, budowę boiska w Ostróżnym. Opracowujemy dokumentację. Ja, jeśli będzie taka wola i porozumienie, powiem, na jakim etapie jesteśmy, jakie ewentualnie mogą być koszty. Ale nie chciałbym przed szereg wybiegać. Proszę o jakieś informacje dotyczące samorządów, czyli deklaracji innych samorządów. Czy są to wstrzymywane i jakiś konsensus może osiągnąć. To tyle słowa wstępu i otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Może pan Kazimierz, jeśli można, bo bardzo prosiłem, żeby... Pani poseł, panie marszałku, szanowni państwo. Chciałem normalnie powiedzieć to, co powiedziałem rok temu. Praktycznie jesteśmy w punkcie zerowym. Spotkaliśmy się bodajże 2 razy w czerwcu, lipcu ubiegłego roku. I dzisiaj też rozmawiamy na ten temat, który nie zaczął po prostu funkcjonować w naszych społecznościach samorządowych. Powiem jedną rzecz, że samorząd miasta miał doświadczenie dotyczące prowadzenia targowicy. Od wielu lat to prowadził i szczerze mówiąc dalej byśmy prowadzili, żeby się zmieniły przepisy i normy, które tutaj musieliśmy spełnić. Nawet chciałem powiedzieć, że w 2011 roku mieliśmy studium miasta Zambrowa zapisane tereny pod targowicę, ponieważ te, które w tej chwili były do tej pory, stają się terenami przemysłowymi. Ale jeśli zrobiliśmy kalkulację, ile taka targowica kosztuje, no to po prostu miasta na to nie wystarczy, to rzędu 4-5 milionów złotych, żeby pasować do tych rozporządzeń. I był tutaj sygnał, który płynął z Ministerstwa Wsi i Rozwoju. Dlatego też ile można było tą targowicę, żeśmy prowadzili. Chciałem powiedzieć, że to nie za bardzo taki interes jest dochodowy, jak to niektórzy moi oponenci sympatyczni tutaj mnie za to chcą rozliczyć, ponieważ muszę powiedzieć, że targowica miejska w Zambrowie Rola spełniła dwie funkcje. Była 3/4, gdzie był skup bydła rzeźniego. Trzeba powiedzieć, że bardzo duży, bo teren tutaj północno-wschodniej Polski był obejmowany. I druga część to była w piątek od 6 rano do godziny 8-9, gdzie były produkty rolne nieprzetworzone, sprzedawane i drobne tam zwierzęta czy drób. Roczny, powiedziałbym, przychód z tego był około 120 tysięcy złotych. Od tego trzeba... Stania, ale to było 60. Ale czego? 160 było teraz. Nie, 120, 130 zł. 160 to było z targowicy drugiej. No. W sumie to było 260 tysięcy złotych. To można sprawdzić w kolejnych budżetach miasta Zambrowa. Trzeba od tego odjąć koszty administrowania. Myśmy akurat mieli to na prowizję. Koszty weterynaryjne, koszty lekarza, koszty wwozu śmieci. Także tak to po prostu wyglądało na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o, że może później już nie zabierać głosu odnośnie tej targowicy, żeby miasto Zambrów, przynajmniej ja tak uważam, podjęło ostateczną decyzję o pomocy, współpracy, to musi wiedzieć, na czym ta pomoc będzie polegała, gdzie to będzie, czy to będzie targowica, czy będzie to dom akcyjny, czy będzie coś forma, w której będziemy udziałowcami, czy tylko damy środki i po prostu na tym pozostanie. Ponieważ wstępnie, jak pamiętam, deklaracja padła z urzędu tu z miasta Zambrowa
i ewentualnie, jeśli to by było coś zrobione ponad Targowice, to dlaczego nie miasto Zambrów ewentualnie w tym zarządzie? Jeśli macie Państwo pytania do mnie, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chodziło mi o takie przybliżenie bardziej ekonomiczne o tej współpracy, o której Pan mówi. Jeśli chodzi o samorządy, to ja jeszcze raz podkreślę, żaden samorząd nie jest w stanie udźwignąć tej inwestycji i w formie, jaka funkcjonowała. Ona nie ma racji bytu, mimo ogromnych oczekiwań rolników, bo tam niestety nie handluje się tylko bydłem, znaczy handlowało się tylko bydłem. I zdaje się, jakiś drobny handel zbożem. I to w tej chwili przy inwestycji, pan burmistrz wspomniał o 5 milionach złotych, ja tu mam przygotowane takie wstępne kalkulacje, w tej chwili to jest koszt około, wspomniałem te warunki, które trzeba spełnić, określone rozporządzeniem ministra rolnictwa, taki koszt przez nas przygotowany, jeśli chodzi o ostrożne, bo ja nie ukrywam, że deklaruję cały czas też chęć budowania deklaracji ostrożnych, ale jeszcze są też deklaracje, gdzie są podtrzymywane i Zambrowa. Jeśli są, to bo ja powiem tak szczerze, ta propozycja ostrożnego była tak przyjęta niezbyt z dużą aprobatą. W tej chwili jesteśmy na tym etapie, że opracowujemy już kartę, przygotowujemy dokumentację na budowę ostrożnego. Mamy przygotowaną koncepcję. Przygotowałem do Państwa takie mapki i wyliczenia, ale nie chciałbym, bo forma współpracy, o której Pan mówi, Panie Burmistrzu, jest też ważna, ale też i najpierw trzeba się zastanowić, gdzie to ma być. Ja podtrzymuję deklarację, jeśli samorządy Zambrowa i Ruchy zgadzają się, to ja, moja oferta jest kontraktualna. Panie Burmistrzu, jeśli mogę, Panie Poseł, Panie Marszałku, drodzy Państwo, wszystkie ustalenia podtrzymujemy, tak jak spotykaliśmy się wielokrotnie. Nasza oferta to są 3 hektary, naprawdę w dobrym położeniu. Tylko ja miałem taką propozycję, bo ja też o tym ostrożnym wiem, ale nie wiem, gdzie to jest. Może byśmy obejrzeli któregoś dnia, jak to wygląda, jak jest to skomunikowane, jak jest to dostępne. Może wtedy jakąś decyzję ja bym na łatwiej podjąć. Ja panu wytłumaczę, to jest 600 metrów od drogi S8 i druga droga łącząca od Zamorowa przez Dębokrz. Komunikacja jest, jednym słowem uwzględniając, idealna, jeśli chodzi o położenie. To, co tam się znajduje, ja podkreślę, że gmina Szumowo nie jest właścicielem gruntów. Niemniej jednak przeprowadziłem rozmowę. To jest na bazie dawnego SPR-u. Przeprowadziłem rozmowę. Tam widok, który byśmy dostali, byłby, że tak powiem, na niekorzyść. Ale to, co tam jest, czy pozostało po tym SPR-ze, jest do zburzenia. Tam cała dobra rzecz, tak ją określę, dotycząca tej budowy, polega na tym, że opracowujemy koncepcję, jeśli będą pieniądze, możemy w tym roku rozpocząć budowę. Bo ja od ostatniego spotkania to zadałem takie pytania, w tych 3 hektarach, czy przystąpiliście już do zmiany, zrobimy i tak dalej? Nie. Mam pytanie, gdzie to jest lokalizacja? To jest bezpośrednio przy wiadukcie nad Usanką, czyli tej starym torem Usanki, po prawej stronie, jedziemy z samego Rostoku. To bezpośrednio przy Usance. To gruny komunalne są? Czy to... Tak, to są gminy. To jest gminna działka, po 3 hektarach. Bezpośrednio przy Usance, nie wiem, może 100 metrów od drogi, od starej Usanki. Czy jeszcze jest jakieś działania z tym kierunku? To znaczy nie ma zmiany studium, nie ma planu. Nie ma jeszcze. To są 2 lata. A przepraszam, w gminie Szumów studium jest zrobione? Nie ma, ale... Ale grunty nie są nasze. To znaczy tam jest działka inwestycje rolnicze. Czyli możemy na podstawie tego hektara rozpocząć. To tam pozwolenie na budowę. Czyli bez studium, bez planu historii.
W tej chwili opracowujemy dokumentację dotyczącą wydania opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dobrze, co pan wójt ma do zaoferowania gminie Zambów? Najbogatsza firma. Szanowni Państwo, tak jak ja to mówię, ostatnimi czasy z tym bogactwem to nie przesadzajmy. No ale Zabów jednak jest naszej gminy bogatszy. To tylko medialne, że tak powiem, wymysły. Jeżeli chodzi o gminę Zabów, to my w dalszym ciągu podtrzymujemy deklarację ewentualną o wsparciu finansowym tej inwestycji. Czy ona będzie w Ostróżnym, czy tutaj w Rudkach, czy na terenie gminy Zambrów, to dla nas większego znaczenia raczej nie ma. Chodzi o to, żeby ta targowica powstała gdzieś na terenie powiatu zambrowskiego. Jeżeli chodzi o gminę Zambrów, tak jak ja wcześniej mówiłem, to dysponujemy w zasadzie jedną działką hektarową w dobrej w zasadzie lokalizacji tutaj naprzeciwko pana Jabłonowskiego, czyli Bądołki. No tam tylko kwestia dokupienia, z tym, że z tym mogą być problemy, ponieważ do tej działki dochodzi kilka działek takich wąskich. No i według mojej diagnozy, no nie każdy jest gotowy do sprzedaży tych działek. Pojawiła się w międzyczasie od tego ostatniego spotkania oferta na sprzedaży przez jednego z przedsiębiorców kilku hektarów ziemi na terenie Nowego Laskowca. Oficjalna oferta wpłynęła do urzędu, więc ewentualnie to można rozpatrywać, z tym, że tam też nic nie ma, nie ma studium, nie ma nic. No i w międzyczasie o tyle zmienia się sytuacja też, że gmina Zambrów staje się powoli właścicielem ponad 5-hektarowej działki na terenie Czerwonego Boru wzdłuż toru. I tu podpisujemy, znaczy kupujemy od PKP te działki. Mamy już dwie. W tej chwili po świętach podpisujemy akt na prawie 3,5 hektara, więc ewentualnie tutaj można to też w jakiś sposób rozpatrywać. No natomiast uważamy, że najlepszą lokalizacją to jest jednak miejsce gdzieś blisko, jak najbliżej Zambrowa, z różnych względów, no, komunikacyjnych, no i drogi ekspresowej. Tyle no. A Wądołki mają plan? Wądołki planu nie mają. Studium też nie. Studium jest jako tereny przemysłowe. Studium. Reasumując to wszystko, to jest tak, jak mamy trzy lokalizacje praktycznie są. Wszystkie są w perspektywie lat trochę oddalone. Najbliżej ewentualnie z tego widzę jest Ostróżny. Jeśli można to decyzją coś zrobić, to ewentualnie tylko w tym kierunku. Chyba, że chcecie Państwo czekać 2-3 lata. To wtedy już wszyscy zapomną, coś takiego było w powiecie Zambrowskim. To jest moje osobiste zdanie. Bo, proszę Państwa, ja ostatnio zbiorę udział w takim spotkaniu, gdzie pogadamy, porozmawiamy, złożymy sobie życzenia i za pół roku znowu już będzie sytuacja. Albo jest decyzja, to chodzi o decyzję wójtu przede wszystkim, bo ja się tego przychylę, albo nie ma takiej decyzji. I kończymy ten temat. To jest moje osobiste zdanie. Męska decyzja. Jeszcze można. Wejdę w słowo, bo twierdzę słowo panu burmistrza. Nie spotkaliśmy się, nie taki cel był naszego spotkania. Nie spotkaliśmy się po to, żeby po raz kolejny podyskutować na wstępie. Określiłem się, jaki cel, charakter miało nasze spotkanie. A ważność tego tematu, jaki istnieje, jaki ma dla naszego regionu, ja podkreślę, to nie jest tylko dla gminy, czy Zambrów, czy Rudki, czy powstanie na terenie gminy Szumowej. To nie jest tylko dla gminy Szumowej. To jest temat bardzo dobry, bardzo ważny dla powiatu i dla regionu całego Podlasia. Ja, żeby konkretyzować naszą dyskusję, wniosę się też do słów pana wicepremiera, pana wójta Zambrowa,
ale nie ma gminy bogatszych czy biedniejszych. Wszystkie samorządy są bogate. Te, które są biedne, to są po prostu źle zarządzane. Tak jest moje zdanie po 2 latach funkcjonowania tu na urzędzie i nikt mi z tego tematu nie odwiedzie. Bo tak rzeczywiście jest. Nie ma co komu zaglądać w kieszeń. Albo chcemy sobie pomóc, chcemy coś zrobić, albo nie. Ja dostaliśmy do Państwa w tej chwili koncepcję budowy targowiska na terenie Ostróżnego. Tak jak Pan Burmistrz podkreślił, jest to temat najbliższej realizacji. Ja przez ten okres pół roku nie czekałem na decyzję. Pracowałem. Do tej pory robiliśmy to, że tak powiem, własnym sumptem opracowania dotyczące dokumentacji budowlanej. To było opracowane przez naszych pracowników, niektórzy nie poszliśmy w związku z tym żadnych kosztów. W tym roku pojawiła się inwestycja w naszym budżecie jako budowa targowicy w Ostróżnym i mam dla Państwa 2 propozycje. Najpierw organizacyjne, później finansowe. Organizacyjna polega na tym, że chociaż nie skłaniam się do niej, budowa takiej w tej formie, którą żeśmy Państwu przedstawiłem, którą Państwu podałem. Ja może nie będę o szczegółach mówił. Tam jest przygotowane, to jest wszystko przygotowane na handel, jaki był. Mniej więcej, bo to są dane z miasta Zambrów, skorzystałem ilość sprzedanego bydła, ilość samochodów, które tam były. Oczywiście to nie może funkcjonować tak, jak w mieście, że handel odbywał się też w drodze na targowisko i tak dalej. Tu jest opracowana koncepcja, która zakłada spełnienie wszelkich norm dotyczących sprzedaży zwierząt i rozładowania i rozkładania przez lekarza, spełniające wszelkie wymogi sanitarno-weterynaryjne. Zakłada również budowę hali ogrzewanej, o której wspomniał Pan Burmistrz, czy to będzie dom aukcyjny, czy jakakolwiek hala, która funkcjonowałaby przez cały okres. Nie ma co ukrywać, że ta targowica musiałaby również spełnić funkcję handlu innymi rzeczami, czy sprzętem rolniczym, czy wystawami. To jest jeden z elementów, który pozwoliłby utrzymać ten program. Jeśli chodzi o, bo zaraz pojawią się pytania dotyczące oczywiście noclegu, który dalej powstanie w najbliższym czasie, albo równocześnie, albo jeszcze wcześniej niż to targowica na terenie Szumowa, czyli 4 km. Bardzo dobrym też połączeniu serwisu są hotel na 500 miejsc. Hotel centrum wystawowo-konferencyjne. Czyli zaplecze hotelowe było tutaj nie było problemu. Kwestia, ja powiem wprost, żeby to się miało utrzymać, przynosić dochody, to jest to za małe. To, że gmina Szumowo nie jest właścicielem ziemi, powiem tak otwarcie, takie były moje propozycje, jeśli gdziekolwiek indziej się będzie budować targowica, warto mamy delegację z radnej gminy, że gmina Szumowo przyzna się 500 milionów złotych, jeśli będzie to na terenie gminy Szumowo 1 000 000 złotych, nie licząc wykupu ziemi i tam trzeba te 2 drogi wzmocnić. Nie ma co ukrywać dróg większych. Wymagają wzmocnienia, jeden około 600 metrów, drugi około 400 metrów. Będzie się łączyć z drogą wschodnią, którą będziemy, mam nadzieję, w przyszłym roku realizować. Także te wkład finansowy dotyczący zakupu ziemi i remontu dróg nie ujmowałbym tutaj. To jest na terenie gminy, czyli jako wkład własny, nie kwalifikowany. Takie są moje pozycje z tym, że cały czas macie Państwo tam wyliczankę 6 milionów 100 zł na takiej zasadzie. Tu jest, Pan Wojtek pewnie zwrócił uwagę, jest strefa ochronna co do pozostałych budynków, przeprowadzimy rozmowy z rolnikami. Ja mogę podjąć się gminę Szumowo, może się podjąć się tego tematu, ale oczywiście musimy mieć gwarancję, nie deklarację. Deklaracje są już od czerwca ubiegłego roku. Za miesiąc czasu prawdopodobnie tak będzie ogłoszony konkurs na nabór
Wiem, że pan marszałek z tym obozem się nie udało. To jest... ale to może za chwilę. Dobrze. W każdym razie będzie nabór i przeznaczone mam środki, powiem, na dwa cele. Wstrzymałem się od decyzji 1 do opracowania wniosku na pozyskanie do RPO, na pozyskanie środków, a drugi na opracowanie, znaczy drugi temat, pieniądze te same, bo albo jedno, albo drugie. Opracowanie koncepcji ekonomiczno-funkcjonalnej zadania o wiele większego i mam takie przekonanie, również potrzebnego, które prędzej by się utrzymało, byłoby. Chodzimy właśnie o handel na bazie rolnictwa. Nasz rejon jest wyjątkowy, jeśli chodzi o rolnictwo. Na bazie spełnienia tych funkcji sanitarnych, tych zasad i przepisów sanitarno-weterynaryjnych, ja myślę, że w kraju nie ma jeszcze w pełni odpowiedniego targowiska, które spełnia wszystkie zadania. I nie chcę tutaj gdybać, ale co będzie, jeśli ASF pojawi się za dwa razy i zamknięte zostaną wszystkie targowice do Wisły albo jeszcze dalej. Nie ma w Polsce, choć mówiąc tak nawet, patrzę tu na panią poseł, w Polsce nie ma takiej formy handlu ucywilizowanej. Jest to szansa nie tylko dla gminy Szumowo, nie tylko dla powiatu zamorskiego, ale naprawdę dla województwa pruskiego. Ale mówimy wtedy, ja mam obliczone, mówimy o 10-11 milionów złotych. Poważny temat, poważna sprawa. Handel, wystawy, centrum. Jeszcze ja tutaj dodam, rozwoju. Ważny jest, bo tu właśnie jest bardzo dobry rozwiązany dojazd. W ogóle i od Usyńskiej, i od strony wschodniej. Wszędzie no, bardzo dobre drogi, co i dojazd jest. Tam jest cztery drogi, co się schodzą. Jeśli chodzi o komunikację, jak chodzi o komunikację, tak, to tak, nie będzie takich możliwości, jak niestety handlarze robią na terenie Zambrowa, że tam się zatrzymują, bo jest dojazd około pół kilometra czy więcej do danego obiektu i po prostu wystarczy jeden rynek i kilka mandatów i będzie to przestrzegane. I to naprawdę może być ucywilizowany problem. Ja to wiadomo, mówiłem na sesji Rady Gminy, bo też poruszany był bardzo często temat. Problem jest tylko w finansowaniu. To, co wspomniał pan burmistrz, w jakiej formie i w jakich środkach to sfinansować. W tej chwili gminy się deklarowały jakieś środki poza powiatem. Powiat nie określił wysokości powiatu. Wysokości środków, ja nie ukrywam, że gdyby to prowadzę oczywiście jakieś rozmowy nieformalne, ale gdyby to spadło na barki z naszą mowę, oczywiście dokuczał się rozmawiał z posłami czy z ministerstwem rolnictwa, bo jest to temat nie regionalny. Nie można powiedzieć, że to jest targowiska, nie można stworzyć targowiska. Targowisko, które miało formę sprzed 20 lat. To naprawdę nie ma powrotu. Nie ma powrotu do formuły. A przyspieszyłem temat, panie burmistrzu, dlatego, bo dostałem informację od pana marszałka, że będzie nabór, więc szkoda tego miliona. Szkoda, że nie domówiliśmy się z powiatem. No też szkoda, ale nie było czasu i możliwości. Wiem, że można pozyskać, zdaje się, tylko milion złotych. No. Panie profesorze, są te sprawy, jak walka dla rolnictwa, jak walka z ASF-em. Przecież to jest walka z ASF-em. Dowa takiego ośrodka. To jest... są środki na skórę, stój czasem skorzystać. Moim zdaniem to jeżeli na 10 milionów na powiat zamborski, żeby wybudować 14 takiego do uderzenia ośrodek, no to chyba lepiej zainwestować w coś porządnego. Chociaż trzeba by było najpierw to dobrze skalkulować, skonsultować, czy rzeczywiście można, że to się będzie opłacało tak, iść w taką inwestycję wyższą. Więc ja jestem skłonna pomóc, zorganizować spotkanie nawet z ekspertami, jeżeli
będzie taka podjęta decyzja w ministerstwie i tam, gdyby... Czy będę miał co pomocowania, ale nie ma problemu. Jeżeli zdecydujecie państwo, bo to przecież to wójtowie i pan burmistrz i starosta, musicie podjąć decyzję, bo ja jestem daleko od tego wskazywania. Mi się wydawało, że najlepiej by było, żeby to była gmina Zamków. Jednak. No ma najgorszą ofertę. No. Ale ta lokalizacja jest na pograniczu gminy. A to nawet dla mnie jest kilometr. Znaczy, słuchajcie państwo, mi się tak wydawało, że Zamków jako Zamków i gmina i ośrodek, który najbardziej znany jest. Ale to nie do mnie decyzja należy sam czas realizacji. Tak jak mówicie państwo, nie można czekać nieskończoność, trzeba się przyjąć do roboty, no bo latem się spotkaliśmy w Zambrowie i od tamtej pory nic się nie działo tak naprawdę. No tutaj wójt Szumowa podjął działanie i jak gdyby najwięcej zrobił czegoś tam, jak przynajmniej próbuje. Więc z mojej strony możecie państwo liczyć na wsparcie. A czekam, kiedy będę mogła włączyć się w te działania, więc... Ale musicie panowie i panie sami się dogadać z tą lokalizacją i rzeczywiście to musi być deklaracja, a nie jakaś tam taka poważna, bo takie gadanie to niczego nie doprowadza, tylko przyciąga w czasie. No. Szanowni państwo, jest na terenie gminy Zambrów teren, gdzie jest plan zagospodarowany. No ale po 300 za hektar życzy sobie pan. No nie, no to nie wchodzi w hektar. Także no, ale można by było na góry tym, jak się skręca tutaj w kierunku Łomżyc, w sumie niedaleko. No, po 300 tysięcy za hektar. A na Skowcu? To tutaj ceny, to tylko oferta wpłynęła, natomiast co do... To ile tam hektarów jest? No to tam może być z 5 nawet. Ale zaraz za ofertą wpłynął protest mieszkańców. Że się nie zgadzają. Tam wszyscy protestują. Tak, tam wszyscy. Nie wiadomo, czy to nie. I tutaj politycznych jest. Szanowni państwo, jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że... To jest uciążliwe, ja nie wiem, dlaczego to jest... Na pewno ta inwestycja, to nie jest tylko tak, jak pan burmistrz mówił, że nie było dochodowe, ale jeżeli ludzie przyjeżdżają do miasta, to nie tylko idą na rynek, na targowisko, korzystają z innych usług, więc jak gdyby... jest to, nie da się tego tak wyliczyć, tych korzyści. To na pewno, ja się nie dziwię, bo Witowi Szumowe, że chce u siebie to mieć, no bo to jednak jest prorozwojowe i dochód będzie, bo to będzie się coś działo. No. Nie tylko Targowica. Nie, ja zajmę się pani poseł, oczywiście, to jest nie tylko Targowica, to jest też i praca dla ludzi. To, ja nie dziwię się, że są protesty, to nie jest to czymś uciążliwe. Oprócz renomy dla miejscowości, czy dla gminy, czy dla powiatu, są też i miejsca pracy. Jest i, tak jak pani powiedziała, rozwojowe. Może nie do końca się zgodzę z tym, że jak ktoś jedzie na rynek, to jedzie do Zambrowa, bo w tej chwili to wraca z rynku, wsiada w samochód i jedzie drugi raz. Ale też powiem tak szczerze, panie burmistrzu, gdyby 600 czy 500 lat temu Ostróżne miało prawo do handlu, to Ostróżne byłoby miastem, nie Zambrów. Pamiętaj, bo było to rozwojowe. W tej chwili, jeśli to pójdzie w kierunku tym, o którym rozmawiamy, na pewno służyć to będzie na miejscowości Ostróżne, na pewno będzie służyć dla gminy Zamków, stąd te moje zdeterminowane, że tak powiem, działania. Ale ja powiem tylko, że gmina Szumowa jest gminą bogatą, bardzo bogatą, ale na przykładu przedszkole i czasem to miejsce, a to jest wydatek dwóch przedszkoli, dwóch stołów. Naprawdę mamy duże zadania, no bo gmina jest bogata, jest tutaj infrastruktury bardzo planowana, nie mamy organizacji wyciągi, ale to nie chodzi o to, że gmina rzeka, po prostu mamy dużo większe potrzeby, bo rada gminy i kierunki dla wójta ustaliła, idziemy w kierunku podciągów kanalizacji i oświaty, że to przedszkola, zresztą urzędowcy wiemy, że za 2 lata musimy zapewnić miejsca, że w tym kierunku musimy funkcjonować. To jest rzecz, tak jak podkreśliłem, też ryzykowna, owszem, ale przy dobrym podejściu i sfinansowaniu
jest to dla gminy Szumowo dobry temat i ja takiego tematu mogę się rozpocząć. Jeśli będzie, jest jeszcze kwestia dofinansowania, czy finansowania wspólnego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to dofinansowanie, to też my przekazując, bo tu mówimy o dużych kwotach, no w przypadku powiedzmy gmin, bo 500 tysięcy to jest no, duża kwota dla gminy, więc też chcielibyśmy, to nie na zasadzie takiej, że my dajemy i te pieniądze poszły i są, no nie wiem, gmina Szumowo przez to się tylko chce mieć to w jakiś sposób też zabezpieczone. Nie wiem, w formie udziałów, czy... No, no tak, bo takie przypadki później nas ludzie oceniają. Były takie przypadki na gminie i rozliczają Zamrów, że były wydatkowane pieniądze, zresztą w słusznych sprawach być może, chociażby dla TPS-a 1 000 000 zł i minęło rok czasu i te pieniądze po prostu, no coś tam się zrobiło, ale one poszły, a za chwilę to telekomunikacja przychodziła, że tak powiem, i prosiła o inwestycje, a gmina musiała tam wydać. Więc jeżeli wydamy, to musi to być w jakiś sposób, no nie wiem, w formie udziałów własnościowych, na tej zasadzie, musi to być sprecyzowane jasno. Bo jeżeli ktoś wydaje pieniądze, no to chce, to nie ma tak, że masz i poszedł sobie, to można dla księdza dać 10 zł, nie? Czy tam 20. A tutaj trzeba mieć... Słowo. Ja dam panu 500 000 zł, niech pan to tak Targowice buduje. Ja nie chcę udziału. Przy 10 000 000 zł, czy 11 000 000 zł, mówmy otwarcie. Przykład wysypiska śmieci. Był piękny związek, pan burmistrz ma doświadczenie, związek gminy pobudowany. Ktoś to musi sam zarządzać. Trzeba było się pozbyć udziału. I przy 500 000 przy 10 pan będzie 5% udziałów. Formalnie, że zarząd, jeżeli podjąć jakąkolwiek decyzję, trzeba zbierać zarząd. Więc ja deklaruję 500 000 zł dla rzecz gminy przy Zamrów bez udziału. To znaczy, panie wójcie, no ale to jest nierealne, no 10 000 000 zł, no to jest, jak chcecie liczyć. No mówmy o 5, dobrze, mówmy o 5. 5, no to jeszcze ja tak myślałem, to jest za dużo, no 10 to nie mamy o czym rozmawiać w ogóle, no to jest przecież nierealne, no nasz, no nasz powiat, nie, no chyba, że całe województwo, no to jest, można coś myśleć, nie. No jeszcze gwarancja jest, czy jest weterynarii, czy to też... Może się zmienia przepisy, może tylko będzie zakaz tego no, no, handlu. Nie, no. Ale przepisy, to zależy od... To są gwiazdy ministerstwa rolnictwa. Nic się nie zmieni. Te zasady, które obowiązują obecnie, nie będą obowiązywać. Na pewno nie będą tu złagodzone, ponieważ przesłanki nie idą w tym kierunku, żeby złagodzić te przepisy, ponieważ mamy ASF i na chorobie, więc na pewno te rygory będą zachowane. Ale to, że Targowice taką należałoby podejmować, to na pewno. Tu jeszcze chciałem powiedzieć, że ten Targowice przyjeżdżał pół Polski, bo przyjeżdżali ludzie z Piotrkowaty Podolskiego, z południa Polski, ale do Śląska. Także jeśli taki obiekt powstał, to obawy pojedyncze to nie jest tylko północno-wschodnia Polska, tylko również cały kraj. Jeszcze tylko, że mnie zgodnie pan szedł odnośnie sprawa dofinansowania. To jest dosyć istotna sprawa. Samorządu. Myślę, że najbardziej sprawiedliwym dofinansowaniem by było w oparciu o podatek, który wszystkie gminy mają. Podatek rolny. I od tego podatku procentowo, że gminy dofinansowały tym ludziom nie robili. Wtedy było, niektórzy deklaruje 500, niektórzy 200, niektórzy 1 000 000, tylko proporcjonalnie od tego. I to i najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, przepraszam, to jest moja sugestia. Panie poseł, panie wójcie, szanowni państwo, jeśli chodzi o ten nabór, to faktycznie po świętach będzie postawiony na zarządzie wniosek o uruchomienie naboru, tam jest możliwość wsparcia do 1 000 000 zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Tych pieniędzy wystarczy gdzieś na około 12-13 inwestycji w województwie i zainteresowanie jest duże. Oczywiście tu mówimy o
o miejscach, gdzie będzie prowadzona sprzedaż produktów rolnych, pochodzenia rolniczego, natomiast nie spełni takie targowisko na pewno zasad wynikających z rozporządzenia dotyczącego obrotu zwierzętami, bo tego się w tych pieniądzach nie da zrobić. I tutaj tak naprawdę od lipca, o którym mówimy, to zmieniło się na niekorzyść, jeśli chodzi o nasze województwo, bo tak naprawdę targowiska do obrotu zwierzętami spełniającego oczywiście te zasady wynikające z rozporządzenia nie ma po prostu. Wtedy był duże parcie i wójt gminy Sokoły mówił, że przeniesie ten handel. Za chwilę pojawił się problem właśnie w Sokołach na targowisku związany z ASF-em. Do tego doszła jeszcze w międzyczasie choroba grypy u ptaków. I tutaj te tematy powodują to, że poluzowania prawdopodobnie nie będzie, może w drugą stronę, bo jeśli by się ognisko pojawiło gdzieś blisko, to może być wstrzymany ogólnie obrót zwierzętami. Ale tutaj, jeśli pojawia się ta koncepcja, to już wiadomo, że nie mówimy o samym targowisku do obrotu zwierzętami, tylko wiele innych rzeczy. I to nie jest prawo, że nie przyjadą ludzie z zewnątrz, bo mamy przykład targów, które hale wystawowe, które powstały pod Ostródą, czy też na naszym Centrum Ptaków. Polsą Ptaka Expo w Nadarzynie, tak? To są zupełnie nowe inicjatywy i przy dobrym rozpropagowaniu tego tematu, zachęceniu, reklamie, dzisiaj zaczynają wygrywać z targami, które miały niesamowite doświadczenie i wiele lat były przygotowywane targi, tu mówię o targach w Poznaniu czy w Kielcach. Ale to wszystko wymaga, wiadomo, że nakładu finansowego. Tutaj to, co jest możliwe z dofinansowania, to jest jedna rzecz. Jestem też po rozmowie z przedstawicielami zarządu województwa. Jakieś pieniądze będziemy starali się też przygotować. To one też nie będą jakieś wielkie pieniądze, ale na poziomie tych wkładów, które proponują gminy, to tak samo tutaj tą wysokość ustalimy, tak samo będziemy starali się wesprzeć z budżetu województwa. No i to tak na tej samej zasadzie, jak gminy partycypują w budowie, przebudowie dróg powiatowych, czy też wsparcie od samorządu do samorządu jest przekazywane, to można to będzie zrobić. Jeśli nie wyjdziemy z tym pomysłem, z tym tematem, to dla powiatu zamkowskiego to może być jedyna i ostatnia szansa, bo tak samo inne powiaty starają się, wykorzystując swoje walory i będą próbowały takie środki pozyskać. No tutaj jeśli przygotowanie terenów inwestycyjnych, nie da się tego tak połączyć z RPO, z tym właśnie, z tą funkcją tego targowiska, bo możemy mówić o terenach inwestycyjnych, tam gdzie będą przygotowane. Nie, no oczywiście, bo to całość może stanowić ciekawe miejsce, ciekawą infrastrukturę. Natomiast no, nie ma możliwości, bo tutaj pani poseł wspomniała coś o środkach w roku ubiegłym. Ja rozmawiałem z ministerstwem na ten temat, że tutaj faktycznie biorąc pod uwagę to, że jest najbardziej skumulowany tutaj ten obrót zwierzętami w naszym województwie i dużo się tego działo i wykorzystując chociażby walkę z ASF-em, podbiorąc pod uwagę ten stan epizootyczny i to wszystko, ministerstwo może dedykować specjalne środki, no ale to też musi w swoim budżecie zapisać, znaleźć i ten temat wykorzystać. No oczywiście, jeśli będzie ta chęć współpracy wszystkich, no to oczywiście jest łatwiej, tak, bo możemy próbować tak wspólnie wszystko. Natomiast to musi być naprawdę nie takie targowisko, jakie było w Zambrowie, że ono funkcjonowało w czwartek do południa i w piątek do południa, tylko to musi być miejsce, gdzie będzie się ciągle coś działo i wykorzystanie, czy w mniejszym stopniu, czy w większym, ale będzie codzienne, bo inaczej to się nie utrzyma, tak? No wiadomo, to jest za mało i to pan burmistrz na pewno powie też, jak to wyglądało. Dzisiaj też z tego względu, że nie ma w ogóle tego targowiska, no to zaczynają tak ci skupujący jeździć po gospodarstwach, jedni są tacy, którzy uczciwie podchodzą do tematu, a drudzy wykorzystują to możliwość, że rolnik nie ma możliwości sprzedaży tego zwierzęcia gdzieś i proponują najniższą stawkę i za to kupują. Oczywiście dla niektórych jest to możliwość zarobienia dużych pieniędzy, ale to nie o to chodzi, bo
ten rynek, tak jak często to podkreślaliśmy na tym spotkaniu, to kształtuje przede wszystkim cenę. Zawsze pamiętamy, nawet w notowaniach na Pasku pojawiały się z targowisk ceny, gdzie co ile kosztuje. No i to jest też dla wszystkich rolników, dla osób obracających zwierzętami jakaś taka informacja, którą się kierują później, no, podejmując decyzję. Tyle z mojej strony. Odniosę się, bo nie chciałbym mieć źle zrozumiałem, że jeśli będą deklaracje samorządu dofinansowania z współudziałem, to ja tylko propozycję rozważę, żeby nie został zrozumiany, że tylko na zasadzie udzielenia pomocy finansowej budowie, jeśli będzie taka wola samorządu, że jakiś udział, to oczywiście rozważę. Czyli podzielenie się zyskiem bądź stratą. No, no jak właśnie. No, zyskiem bądź stratą, ale to wiąże się, to pan burmistrz ma dużo większe doświadczenie, pewnie gdzie nam jakieś pomocy, bo to jest związane z musiałby powstać związek gminy, cała procedura i tak dalej, czyli wydłuża to jakiś okres czasu, ale to i tu można przebrać. Bardzo proszę panie. Ja chcę powiedzieć, bo, że to jest ostatni moment, żeby to zrobić. Bo jeśli zniknęło to targowisko w Zambrowie, a ja mieszkam na gminie Perlejewo i tam też taki prywatny człowiek przejął, kupił po prostu spęd. W tej chwili 300 sztuk tygodniowo skupuje i sprzedaje. Przyjeżdżają z Biernackiej, przyjeżdża z Poznania. 3-4 samochody duże wywozi z tego, więc ten potencjał, który tutaj jest i bydła w Podlaskim, to jest ogromny. Wszystko jest. Są deklaracje. Pan wójt Szumowa się zadeklarował i są możliwości. Są możliwości u pani poseł, bo tutaj udziały gminy, ale ministerstwo, jeśli nie z innych funduszy, to której spółka strategiczna może z składem wejść. Bo słyszałem, że której spółka się szykuje do przyjęcia zakładu miejscowego, który pan kupił, więc a to są bardzo duże pieniądze, to tutaj dużo mniejsze i no i tak. I lokalizacja dobra i potencjał jest, no tylko robić. No. Decyzje powinny zapaść. No. Na początku na pewno to będą jakieś może i straty, ale myślę, że w perspektywie tych 3 lat na pewno to się rozwinie. No. Bo nie ma innego wyjścia po prostu. No nie ma. No. No, muszę tego i powtórzę to, co pan marszałek powiedział, pobudować to jest jeden temat. Bo pobudować to jest, żeby się uzyskać środki zewnętrzne, zrzucić się, mówiąc kolokwialnie, na tą budowę, ale kwestia później dobrego zarządzania. Ale to jest kwestia też i dobrania ludzi doświadczonych, żeby to poprowadzili i zrobili. Pani poseł wspomniała o możliwości współpracy co do wyliczenia. Ja co prawda wybrałem 3 firmy do oceny tej. Ale nie myślałam o wyliczeniach. Ja mówię o takim wsparciu w ministerstwie, o tych różnych możliwościach i rozwiązaniach, takich, o których wspomniał tutaj pan przed chwilą. Bo ja jestem daleko od tego, żeby on tu koncepcję narzucać na mnie. Bo dobrze jest skorzystać zawsze z doświadczenia, gdzieś coś takiego jest. Zawsze dobrze jest zobaczyć najpierw. Pojechać, zobaczyć i przenieść to do siebie, to co mi odpowiada. Więc tutaj nie, ja mówię o takich już zupełnie czym innym. W sensie takim, co. Jak to wygląda w Polsce i w którym kierunku lepiej iść na przykład? Nie? No to myślę, że to eksperci w ministerstwie i można takie spotkanie zorganizować, więc tutaj nie ma problemu i możliwości wsparcia tego pomysłu, jakiej można by było wesprzeć, którego nie można, więc tu jest o tym mówię. Jeszcze jedno pytanie, to znaczy tak, na pewno pan by się zastanawiał, chodzi mi o formę zarządzania, czy by była powołana specjalnego spółka, czy w ramach prowizji, czy sumtem Urzędu Gminy Przymorza. Spółka komunalna by tutaj robiła, tak? Prezes, zarząd, żeby coś... Spółkę czy macie, czy jednostkę? No, mam spółkę, ale to byłaby zupełnie... Rzeczywiście, albo zakład budżetowy, ale raczej skłaniałbym się do spółki. Łatwiej wymienić zarząd, czy tam zakładować.
tylko to też generuje koszty. Ale zarząd musi na siebie zrobić. I też zyski, jeśli nie to. A jeśli dolar, to właściciel dolar. Starosta, czy deklaracje? Pan pozwoli, ja chciałbym się trochę zrobić jeszcze do tej sprawy likwidacji tej tajemnicy. Ale nie wracajmy do likwidacji. Ja bardzo proszę. Temat został zlikwidowany. Proszę, bardzo proszę. Spotkaliśmy się po to, żeby decydować o tym, co zrobimy. Ja naprawdę tak prosto. Przepraszam, że będę wszedł słowo, ale... Nie, no, ale pan, ja uważam, że to odpowiednia decyzja, w której zlikwidowano tajemnicę zamówień. Stanowisko, jeśli chodzi o zarząd, w przypadku, gdzie ta targowica ma być, to jest wskazane w decyzji podejmującej to, gdzie wskażą samorząd powiatu zamborowskiego, pomoże finansowo przy budowie nowej targowicy. W jakiej wysokości na to? Musimy się, że to wyłącznie finansowi, jakie środki będą potrzebne, co gdzie to prowadzi i zarząd podejmie decyzję i uchwały Rada Powiatu jest. Bez deklaracji powiatu nie będzie działać. Ale ja w imieniu zarządu deklaruję, że samorząd powiatu zamkowskiego proszę finansować dobrze. Ale to kiedy jak już coś powstanie, bo nie zrozumiałem. No jak będzie osoba... Ale panie starosto, żeby starać się o środki unijne, trzeba zabezpieczyć dochody. Tak. Więc te decyzje zarządu powiatu powinny być wcześniej, rozumiem. No ale muszą być podjęte to za decyzja zarządu i to musi być uchwała Rady Powiatu. No właśnie tego oczekuje każdy z wójtów. Gwarancji, nie deklaracji. A czy państwo macie podjęte uchwałę? Właśnie, bo to jest to spotkanie w dzisiejszym. No ale to pan chce od razu dzisiaj ode mnie decyzję. Żeby w przeciągu miesiąca podjąć decyzję. Jak ją przyszło? Panie starosto, jeden powiedział, to może 500. Drugi powiedział, to może 500. A starosta? No chodzi o takie, wiadomo, że pan tutaj w paznokwionie podpisze, pan po prostu powie, ile powiat jest w stanie dołożyć. A pachnięcie może być w jedno albo w drugą, ale mniej więcej. Deklaracje, to są deklaracje. No w tej chwili deklaracje ustne, ale potem trzeba przejść do czynu. Konkretnie, bo to lamirowanie jest. No muszą ludzie wiedzieć, ile kto włoży. Znaczy, to co powiedziałem, deklaracja będzie do rządu, jeżeli będziesz chodzić. To jest w którym miejscu, kto będzie inwestował i jaka jest wartość całego zadania. Samorząd, ja mam powiat. On postawi na zarządzie pytanie. Jeżeli targowisko po stronie będzie prowadził wójt gminy Szumowo w koszt realizacji 6 100 000 zł, czy zarząd powiatu dofinansuje w jakiej wysokości? Wtedy trzeba będzie, bo to nie wystarczą deklaracje. Proszę mi wierzyć, czy ja, czy ktokolwiek z wójtów się podejmie deklaracje. Wójtów nie są wiążące. Muszą być przynajmniej uchwały intencyjne. Mało tego. Ta uchwała intencyjna musiałaby też mieć formułę, że w przyszłym roku 2018 samorządy zabezpieczą określoną kwotę pieniędzy. Bo w tym roku raczej będą potrzebne, ale nie ma szukać porządku. Ja uważam, że samorząd to jest trudniejszy problem, jaki była modernizacja i dostosowanie szpitala do wymogów ministra zdrowia, gdzie projekt kosztował 16 milionów. Myśmy weszli te rozwiązania sami, bez wsparcia samorządu gminy. Proszę nie zapominać, że wspieramy powiedzmy polski szpital. Proszę o to. I podjęliśmy decyzję, złożyliśmy wnioski. A tutaj szanowni państwo, z 5 milionów uważam, że to nie jest duży projekt. 5 gmin i samorząd powiatu. Podniosę się, panie starosto, proszę zajrzeć w Urzędu Gminy Szumowo w tym roku jeszcze 150 tysięcy dla pomocy powiatu. Nie można powiedzieć, że nie pomaga, muszę 150 tysięcy dla powiatu. No, że nie pomaga, tylko jeśli wspieramy inne inwestycje, które was stać na 16 milionów, byliśmy w stanie zrealizować wszystkie działania, złożyć wnioski. I coś mogliby to panie starosto, ja tu patrzę, to jest taką zastępca wójta deklarację złożył i mniej więcej dołożył. Burmistrz
Zambrowa, Kołaki Kościelne, no ktoś tam jakąś kwotę już podał, bo to chodzi, myślę, że Państwo chodzi mniej więcej o jakieś myślenie, że czytacie 200 czy 500 tysięcy, czy... A potem, no bo to nie jest takie trudne. A że dobrze umiecie sobie radzić z tym wszystkim, to jasne, nie? Wiemy o tym. Pani poseł, zresztą poważamy, czy zaangażowane dzisiaj bardzo. Czy to nie jest, tu jest pismo pana starosty, zarząd powiatu do gminy. To może pan powiedzieć, co na najbliższym zarządzie zada ten sam. Tak. Nie bójcie, mógłbym tak przewrotnie zapytać, czy rolnicy, pytaliśmy rolników o lokalizację, a ciągle tak jakby wybór przed nami. Czy ktoś pytał rolników? Bo ja, do mnie dochodzą takie głosy, że odkrójmy, no to trochę tak daleko, no Zambrów ciągle najlepszą organizacją, ale czy tych, którzy są żywotnie tym zainteresowani, ktoś pytał. Z której strony się patrzy? No właśnie. Panie Marcie, ja powiem tak. Ale to na skróci, to jest 4 km od tamtej dawnej drogi. Panie drogi, nie ma co bronić naszej lokalizacji, tak, ja podejmuję ten. Nie, to nie ma... To jest pytanie nietrafione, bo ja referendum na terenie gminy nie będę. Nie, nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o gminę Szumowo, za którą mogę odpowiedzieć, rozmowy były na komisjach, na Radzie naprawdę bardzo istotne. Oczywiście wszyscy są za, z wielkim powodem. Jest to szansa dla gminy Szumowo. Jest to szansa dla miejscowości Ostrożne, ale cały czas podkreślam, jest to również szansa dla powiatu zambrowskiego i województwa podlaskiego. Znaczy ja deklaruję, ja nie przesądzam sprawy. Ja, dać mi się to, jeszcze wrócę do słów pana burmistrza na początku, które ja zawarłem. Rozstańmy się z jakimiś konkretami, żeby to spotkanie było może przedostatnie. To bardzo dobrze pan wójt mówi, że tak, jeżeli nie on, no to 500 tysięcy tak samo daje. Tu jest fajna deklaracja też wójta z Zambrowa, bo tak samo powiedział, a te 4 km różnicy, to nikt tam tych pieszych nie będzie prowadził, tych zwierzaków, czy to ono nie przyjedzie. Każdy jedzie tym samochodem, to dzisiaj 4 km to nie stanowi różnicy. Natomiast mówmy realnie, bo już Kołaki to jest 20 km. Ja nie mówię, że to jest zła lokalizacja. Być może to jest też dobre miejsce. A Kołaki tak samo po drodze. To tutaj nie ma problemu. Tylko to chodzi o to, żebyśmy nie mówili, że ta lokalizacja jest zła, ale w zamian też nic nie proponujemy. No bo co z tego, że każdy gdzieś tam coś wskaże, jakieś miejsce, jak dalej nic się nie, z tym nie dzieje. No bo mamy fajne miejsca, może tak, Zambrów, Ostrów, ale jeżeli się z tym nie pójdzie dalej, to zostaną mi zaleźć, może mówić, że mamy fajne miejsce. Nie wiem, czy to prawdopodobnie potwierdzi, ale tutaj jest jeszcze jeden aspekt, bo jest niezbędny, będzie to gminne, pewnie czasem zostaną zlikwidowane i tu jeszcze może być znowu baza eksportowa. To jest obszar, tak jak pan tutaj mówił, województwa, a może wiec. Bazę eksportową oczywiście można zrobić na to dodatkowe, bo nie musisz tu przez. Dobra, ale już pewnie będzie można. Jeśli można się odniosę, ja o wielu rzeczach nie mówię, bo nie mam takiego obowiązku, bo nie ma decyzji o Ostróżnej. Zadam też przewrotne pytanie. No jeśli nie Ostróżne, to gdzie i kiedy? Ja daję konkretną realizację, konkretne terminy i już jeśli chodzi o rozmowy, pan mówi o eksport czy inne tematy, powiem szczerze, zainteresowanie tą formą budowy jest duże, również i prywatne. Daleki jestem od tego, żeby zlecić to dla osób prywatnych, bo jest to temat ważny. Powiem państwu tak szczerze, jako wójt, jako człowiek, podjęcie się przeze mnie tego tematu, nie ma co zazdrościć. Nie ma co zazdrościć. Jest to trudne zadanie, ryzykowne zadanie. Pobudować to jest kwestia 2 lat. Kwestia zarządzania, kwestia tego, jak to się będzie rozwijać. To jest tematem bardzo trudnym. Najważniejszym jest teraz podjąć decyzję, czy robimy, czy ratujemy ten rynek rolny, bo tak to trzeba określić. Czy ratujemy ten rynek rolny, czy tworzymy coś, bo jeśli to nie powstanie w województwie podlaskim, to powstanie w mazowieckim. Bo to powstanie. Nie oszukujmy się. Nie cofamy się do tyłu.
z warunkami i z regulami weterynaryjnymi i ekonomicznymi i handlem. Mówi się wprost, ten handel może się odbywać tutaj, nie będę w szczegółach mówił, ale z takiego miejsca handel po wszystkim terenach. Można przeprowadzać handel w tym miejscu, bierze się grosze po 5 zł od jednej strony, od drugiej strony. Te pieniądze zostają. Kwestia, ja nie będę tutaj o szczegółach mówił, naprawdę wiele, wiele rozmów i wiele, bo ja przez te pół roku nie spaliśmy. Robiliśmy różne rozeznania. Stąd ten temat, że sama Drogowica w formie, jaka była, nie ma sensu w ogóle do tematu. To, co Państwu przedstawiłem, to jest minimum, które musi pozostać. Minimum. Jeszcze godzinę patrzy na zegarek i kręcimy się wokół tematu, który jest istotny. Ja może narażę się koledze z gminy Zambrów, z gminy Ludki, ale ja osobiście bym optował za tą lokalizacją tutaj w Ostróżnym. Dlaczego? Chociaż w gminie Zambrów, tam gdzie kolega wójt proponuje, to jest oddalone od bodajże 500 metrów od tego targowiska, które było w Zambrowie. To, co jest w Ostróżnym, oddalone jest praktycznie 3 km od dawnego targowiska na ulicy Targowej. I ja osobiście optuję za tym propozycją pana wójta Cukiermana, ponieważ ona jest daleko idąca i perspektywicznie realistyczna do zrealizowania. I to jest moje stanowisko. I też proszę kolegów, żeby się opowiedzieli. I skończymy temat, bo jeśli nie będzie konkretów, to nie będzie. Ja wiem, ja rozumiem waszą rolę, ponieważ was też rolnicy rozliczą, elektorat dlaczego nie umie, tylko u Cukiermana. No. Normalna rzecz. Ale my jesteśmy od tego, żeby podejmować trudne decyzje. Tak to wygląda, licząc to deklarację pani poseł, deklarację pana marszałka. Dziękuję. Jeśli mogę, panie wójcie, moje pytanie, tak jak powiedziałem, przewrotne. Rzeczywiście doceniam to, co państwo zrobiliście. Ten projekt jest naprawdę, naprawdę widać, że sporo pracy włożyliście w to, żeby to przygotować. Nie jest moim jakimś tam celem, żeby optować za targownicą w Rutkach, tylko no może byłby to właśnie taki krok, który zamknąłby sprawę. Gremium rolniczo powiedziałoby, że dobrze, to jest to najlepsze miejsce. I myślę, że wszyscy, czy pan wójt Zambrowa, wszyscy przepraszam, żebyśmy się wtedy spokojnie z tym zgodzili. Zamykamy sprawę lokalizacji, wtedy już jest to finansowe. To tak jeszcze wolę uzupełnienia. Jeśli państwo, panowie wójtowie, zadeklarują chęć pomocy w formie, to już musicie pewnie z radami gminy uzgodnić, czy w formie pomocy finansowej, czy udziałów, to decyzje należą do Rady Gminy. To, że lokalizacja jest w Szumowie, otworzy tylko dla wójta z Szumowa pole do działania. Ja wtedy będę działał powiedzmy bardziej konkretnie niż do tej pory. Czekałem na nowory, miałem być w grudniu, tak się przyciągało, bo to nasze spotkanie byłoby dużo wcześniej, tylko nie miało pracy bytu. W tej chwili trzeba się właśnie określić, czy składamy wniosek, nie ukrywam, można złożyć wniosek, jeśli będą inne propozycje, czy inna pomoc. W razie pieniędzy wniosku można zrezygnować i budować coś innego. W każdym razie i tak wniosek trzeba złożyć na zasadzie za projekt, który składając wniosek. Ale sobie znają sprawę. I pan starosta również, że trzeba wpisać i finansować deklarację. Muszą być przed, po. Prawda? Ale ta targowica jest potrzebna, jest niepewna. To jest błędem, że jej nie ma. I tutaj... A jakim błędem chciałem się dowiedzieć? Że jej nie ma. Że została zlikwidowana. Panie burmistrzu, ja panu powiem. No łatwiej się pan by było, gdyby pan ciągło przedłużył choć tak. Ale nie funkcjonuje na chwilę obecność. Ale było łatwiej o decyzję. Pana doktora się spytać, dokąd możliwe, że... Ale a doktor powie, że pan zamknął za mało hektarów i musiał zamknąć. Pan mówi, że doktor zamknął, bo to w ten sposób nie ma rozmowy. Panie wójcie, szanowni państwo, ja chcę państwu przypomnieć, że skarb państwa, decyzja wojewody łomżyńskiego z 92 roku przeznaczył ponad 6 hektarów ziemi, między innymi pod Targowicę miejską, czyli skarb państwa przeznaczył majątek. A co się z nim stało? Dlaczego zostało tak mało tej ziemi teraz pod tą Targowicę? Dzisiaj szukamy źródła finansowania.
samorząd powiatu w miarę swojej środków, jakie posiada, dofinansuje. Potrafiliśmy rozwiązać dużo trudniejszy problem, bo mieliśmy wniosek 3 razy większy niż w tej chwili jest rozmowa. I mamy 5 samorządów plus powiat, czyli 6. Jeszcze dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Tylko teraz kto zrealizuje ten wniosek, kto będzie później go nadzorował i wartość tego wniosku. Uważam, że Zarząd i Rada Powiatu podejmie stosowne uchwały o dofinansowaniu tego projektu. Czy on będzie tutaj Kasturzyn, czy jak punktowie zdecydują, że na inny. Myślę, że Pani, przepraszam, że przerwałem. Jest to, myślę, że z tej rozmowy, z tej deklaracji wynika, że skłaniają się w stronę Ostróżna. Tak. Ja odniosę się do tego, co tam... To tylko ja, przepraszam, z tych, którzy tu nic nie wiem. To znaczy tak, dziękuję Panu, Panie Burmistrzu, nie, to żeby nie wyglądało, że bronię Pana Burmistrza, ale powiem szczerze, no to nie Pan Burmistrz i nawet osobowo nie Pan Dąbrowski podejmował decyzję, takie były wymogi, to po pierwsze. A po drugie, powiem szczerze, gdybym był burmistrzem Zambrowa, pewnie podjąłbym taką samą decyzję. Ale mówi pewnie się, żeście dogadali o was. Ty wziął kasę, a ty będzie gorzej kasę. Nie, no trzeba być realistą. Trzeba być po prostu realistą. Też wiele, wiele rzeczy i wójtowie, i starosta robiłby inaczej, gdyby mógł, a nie może. Trzeba by wiele się podejmować nieraz trudne decyzje. Ze względów czy sanitarnych, weterynaryjnych, czy ekonomicznych, to już nie mniej oceniać. Rzeczą było może taką niefortunną, że było to nam tu w momencie wyborów i zmiany władz, które na terenie powiatu zambrowskiego, że nowi wójtowie, a wszyscy są nowi, o tym nie wiedzieli. Nikt wcześniej o tym nie mówił, bo ta przerwa, znaczy jeśli chodzi o samorządy gminy, przynajmniej ja nie mówię, że samorządowcy nie wiedzieli z tego, co wiem, tu wszyscy byli informowani, ale ta przerwa niczemu nie służy. Im dłuższa przerwa w tym handlu, tym gorzej wejść na rynek. Już mówiąc tak, także trzeba podejmować decyzję. Ja jeszcze raz, bo reasumując pewnie, bo będziemy kończyć, tak? Ja składam jeszcze raz konkretną propozycję. Ostrożna ja. Ostrożne podejmuje się podjęcia tego działania. Dołożę wszelkich sił i środków. Dziękuję tutaj za wsparcie Pani Poseł i Pana Marszałka. Powiem tak szczerze, to wsparcie nie skończy się tylko na deklarację, bo będę dopuszczał w tej chwili. Jeśli dostanę delegację od wójtów, że będzie już deklaracja Pana Burmistrza jest jasna. Poczekamy deklarację od wójtów, na wójta z koła, który się uczestniczyć z tego. Inne obowiązki go wezwały. Poczekam na deklarację. Mam prośbę ogromną do starosty przy najbliższym posiedzeniu. Panowie wójtowie, nie wiem, czy będą mieli sesję Rady Gminy w najbliższym czasie, czy nie, bo same deklaracje to no, muszą być gwarancje. Chociaż uchwała intencyjna nie jest gwarancją, niemniej jednak będzie podjęta przez nie jednostki, a przez Radę Gminy. Także jeśli panowie rozważycie taką sytuację, bardzo proszę, ale naprawdę będzie w maju, czyli do 15 maja określenie się. No tak, ale jeśli pani mówi o te samorządy, to to będzie ta sesja, no ale to też nie wiadomo na jakiej podstawie, no to gmina może radni się zgodzą, że dofinansują, ale nie wiadomo, nie wiem, czy 10 tysięcy, czy 100 tysięcy, no to tak, ta rada decyduje sama. Jest, no to, no, to trzeba by określić mniej więcej sumę, jaka by była obciążeniem dla gminy, no bo to łatwo decyzji też tak nie jest podjąć, nie? Ale te sprawy są podane, bo my już spotykaliśmy. Ale tak tyle wypada, no bo słuchaj, no przepraszam, bo pan wójt mówił, że teraz będzie 17 milionów, była rozmowa 5 milionów, 4 milionów, nie no, no to słuchaj. Ja nie oczekuję wskazań procentowych, tylko kwotowych. To co innego, kwota, którą my zadeklarowaliśmy na spotkaniu. Kwotowych, nie procentowych, nie procentowych. I forma, czy będzie to pomoc rzeczowa, czy udział, pomoc finansowa, przepraszam najmocniej, czy udział w spółce. Nie ukrywam, że ten udział w spółce jest taki nietrafiony, bo i tak ktoś musi to później zarządzać. Sam przykład, wysypisko śmieci.
Bardzo dobra inwestycja, trudna inwestycja przeprowadzona przez pana burmistrza i on to ciągnął od początku do końca, zdaje się, kilka lat trwała cała ta sprawa, zakończyła się ogromnym sukcesem. Bo gdyby tego wysypiska nie było, mielibyśmy teraz, nie wiem, byli śmieciach, albo mielibyśmy dwa razy droższe bo żeby były gdzieś tam zabierali. I na tej zasadzie można już tu, ale zmieniły się też i realia. Tu po prostu trzeba działać w ciągu miesiąca. Ja myślę, szanowni państwo, że jednak to, co my deklarujemy, czy to musi być oparte, poparte już, no nie wiem, jakimiś uchwałami intencyjnymi, rady, żeby się rady to powiedziały. Jeżeli gmina Szumowy Ostróżne, to też i kwota. Tak. Bo tak będziemy, to co pan burmistrz mówił, dreptać w miejscu w dalszym ciągu. Deklaracja a nasza tutaj, to musi być poparta decyzją Rady. No. I przede wszystkim oparciem tego w budżecie. No, bo to, o to chodzi. Nie o to też chodzi. I na najbliższej sesji Rady Gminy na pewno ten temat będzie... Jaka dalsza, ale to przecież podjąć decyzję, bo można podjąć decyzję, a później... Przekażę ministrowi ustalenia, które dzisiaj tutaj mniej więcej zapadły. No i na razie wszystko, co mogę wiedzieć. Myślę, że może spróbować te spotkanie zorganizować delegację, która by reprezentowała i w ministerstwie, prawda? No, nawet takich nawet konsultacji i rozwiązań do wsparcia, bo czy ministerstwo rozwoju mogłoby w tym brać też udział, więc myślę, że nawet tak myślałam o tym tygodniu w maju po weekendzie tym, także to jest powiedzmy 9 to jest wtorek maja. Oczywiście wiadomo, że ja nie mogę do terminu, gdyby była deklaracja i chęć, no to wtedy umawiam spotkanie wtedy, kiedy ministerstwo ten termin ustali i takie spotkanie dobrze by było, gdyby ono było. Ja powiem więcej, musi być takie spotkanie. Znaczy ja nie ukrywam, że pan minister... Ja mówię, że to minister tylko... zna ten. No zna. Wierzchownie, tak. Kto? Minister? Ale ja sobie wyobrażam... Ale oczywiście, to nie o to chodzi. Tak. Że na czele z panem ministrem plus jeszcze... Ryka z góry. Osoby, które się na tym znają i są w tej uczelni. Ministerstwo Rozwoju. Można by było to spotkanie zorganizować. Znaczy trzeba by było, moim zdaniem. Więc ja czekam tylko na sygnał, kto chce w tym brać udział. Czy chcecie państwo, ile osób... Panie poseł, dobrze przygotowane oczywiście to spotkanie. Oczywiście, muszą być specjaliści, którzy rzeczywiście to nie będzie bicie pniany, bo po co, bo to nie tylko konkretne, merytoryczne rozmowy. No. Nie na żeby było, tylko żeby coś z tego wynikało, no bo... Myślę, pani poseł, że tam powinien jechać ten wójt, który się podejmie, czy czas jest bardzo ważny, ponieważ inni wójtowie też w tym kierunku podążają i też mówi się już o domach aukcyjnych i tak dalej, więc tak, oczywiście, że tak. Tylko no może nie oficjalnie, tak, ale w naszym regionie mówią niektórzy właśnie o domach aukcyjnych. I w tym kierunku będą zjedzeni przez kolejne zajęcia. Przede wszystkim nie ma u nas tej tradycji, jeśli chodzi o aukcje, o aukcyjność i to jest, bo to też inaczej funkcjonowuje, gdzie już się zakorzeniło wszystko. Targowiska jak najbardziej, a to jest nowe. Ja chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za tą bardzo merytoryczną rozmowę. Myślę, że będzie to takie nasze, może powiem, przedostatnie spotkanie. Już czekam. Przedotwarcie, tak? Panie burmistrzu, nie więcej, że do przecięcia wstęp to może miejsce na nas zabraknąć, ale najważniejsze, co jest zrobić, żeby to funkcjonowało, albo po prostu skończyć temat i nie obiecywać ani rolnikom, ani sobie współpracy. Bo ja nie ukrywam, wszyscy mówią, że nie się nie poważa, czy się robię, czy cokolwiek, wszyscy się pytają, kiedy to targowisko będzie rozróżnione. A przecież nie ma powiedzieć, że ja będę budował. Ja się mogę podjąć,
wtedy będę wiedział, że wódz Zamrowa nie chce budować, czy pan nie wójt Zródek nie chce budować. Ja właśnie o to chodzi, nikt nie zazdrości, ja należę do ludzi, którzy lubią wyzwania, mogę się tego wyzwania podjąć. Mogę tylko obiecać, że dołożę wszelkie starania, żeby to zrealizować. Ale bez pomocy i państwa, i z zewnątrz, to się nie uda, bo to jest, przekracza możliwości finansowe. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję za udział.